Witajcie kochani, witajcie. Wiecie co, mam mówić o czerwcu 2024. No normalnie się czuję i zawsze na to zwracam uwagę, jakbym nie wiedziała w jakiej rzeczywistości żyję. Po raz pierwszy, na druga e, e, nagrywam po raz drugi. No jakaś ta rzeczywistość jest inna, ja się zupełnie inaczej czuję, co <grym> jest bardzo ciekawe. Więc wszystkiego najlepszego. Zacznijmy od tego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy dziećmi wewnątrz, to nasze wewnętrzne dziecko. Dbajmy o to, żeby tego uczucia nigdy nie stracić. Trzeciego Merkury wchodzi w znak bliźniąt. A więc, jak się komunikujemy? Jak rozmawiamy? Kontakty, przekazy, interwiu, idziesz na przykład do pracy, łatwiej się wypowiedzieć. Merkury jest w domu, kiedy jest w bliźniętach, bo zarządza bliźniętami. A więc jak te motyle będziemy wznosić się w powietrze, być tu, być tam, rozmawiać, kontakty, Whatsappy, Skype, Zoomy i tak Wspaniały na to czas. Następnie, szóstego, ja tylko mówię o tych głównych sprawach. Szóstego mamy nów Księżyca w bliźniętach i Wenus Kazimi w 16 stopniach, a więc tak sobie wszyscy razem pięknie. Wiecie, dużo ja widzę ludzi zakochanych, spotykających swoją bratnią duszę, na poziomie właśnie duszy, a nie tylko długie nogi i rzęsy i muskuły. Więc wspaniała energia, lekka energia, i ten pierwszy tydzień ja uwielbiam. <grywia> ja uwielbiam. Nów księżyca wiąże się z początkami, jak coś zaczynamy, to jednocześnie możemy coś kończyć. Mm, 9 marca wchodzi w znak byka. Mars nie za bardzo kocha być w znaku byka. Mars dobrze czuje się w znaku barana i skorpiona. Tutaj, no cóż, um, może będąc w niewygodnej pozycji, mówić zwolni, przypatrz się faktom, przypatrz się szczegółom. Zrozum, co robisz, jeśli chodzi o romans, o pieniądze, o inwestycje. O to wszystko, co w każdej chwili możesz zabrać ze sobą czy sprzedać, więc jest to płynne. Chociaż to nie woda, nie o tym mówimy, znak ziemski, ale łączy się z posiadłościami, ziemią i tak dalej, żywnością, więc tu jest ciekawa rzecz. 11. Trudna energia, tak sobie zaznaczyłam. Trudna energia, możliwe manifestacje, rebelie, protesty. I, no więc te kwadraty już się zaczęły, czyli będzie nam pokazywane, co jest nie tak. Zaczyna się sezon raka już od 17, bo tego dnia Wenus i Merkury wchodzą w znak raka, a rak to znak wodny. Dom, rodzina, bezpieczeństwo w tym zakresie. Ja zawsze widzę tutaj matkę, to energia żeńska, matka, ojczyzna. To, to może gdzieś tu wybrzmiewać. 20 słońce wchodzi w znak raka. Początek lata, kochani, początek nowego sezonu. A w tym to jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc. 21 w Nowym Jorku, 22 w Polsce, pełnia księżyca w koziorożcu. To jest ciekawe zjawisko. Ja powiedziałam w poprzednim filmiku, że w 0 stopniach, potem poprawiłam w komentarzach na dole, że nie, nie w zero. Nie wiem dlaczego zero, Ja widziałam tam początek, ale no jest w jednym stopniu. W jednym stopniu i 6 minutach. A więc początki, a później 21 lipca, druga pełnia księżyca, też w znaku koziorożca. W 29 stopniach, w stopniu krytycznym z zakończeń. Koziorożec to. No, pełnia księżyca pokazuje. Odkrywa sekrety. Coś staje się oczywiste. Uczucia, emocje, wiedza duchowa, przeczuwamy, intuicja sny podpowiadają nam coś wizję. Koziorożec. To. Rządy i rządzący. To wielkie korporacje. To bankowość. A więc gdzieś tutaj coś może się pokazać do tego 21 lipca i znaleźć zakończenie. No, ciekawe. 20. 9 Saturn zaczyna się cofać i będzie się cofać do 15 listopada tego roku. Oczywiście w rybach. Więc ja sobie tutaj te notatki odkładam na bok moje i przystępujemy do konkretnych znaków. Zaczynamy oczywiście od baranka. Od baranka. Co dla moich kochanych baranków? Zobaczymy. Przyjrzyjmy się. Widzicie, ja widzę ten miesiąc, tak wszyscy chcą widzieć jako wow, taki cudowny i lekki. Ja bym chciała, żeby tak było i mam nadzieję, że tak będzie. Ale co ja widzę, to pierwszy tydzień działamy. Natomiast reszta będzie nam pokazywane, co jest nie tak. I trzeba będzie się przystosować, zareagować. Ale możemy spotkać kogoś wspaniałego. Tylko nie dajmy się oczywiście nabrać na jakąś ściemę. Rozumiecie? Ok, popatrzmy, popatrzmy. Co dla moich kochanych baranków? jest siedem różnych talii kartanielskich. I co chce dla Was wyjść? No widzicie, Wy będziecie otrzymywać tu podpowiedzi jak najbardziej od Archaniołów, jeżeli takie macie życzenie. Zaczyna się, i zawsze ta pierwsza wiadomość jest taka jakaś główna. Może Ktoś przyjść z przeprosinami. Kobieta bądź mężczyzna. Ale jest zimno, obojętnie, tu nie ma wspaniałych uczuć. Takie zimne uczucia. W jednej ręce kwiaty. Białe, znowu neutralność, niewinność, tak, przychodzę. Ale nóż, czyli ten miecz wystawiony. Czerwony szalik. Gdzieś w gardle jest złość. Ale ktoś jest zmotywowany. I może proponować coś nowego. Może proponować odnowę, przeprosiny, sprawa przebaczenia. I może to być ktoś spod znaku bliźniąt, wagi, wodnika, słońce, Ascendent, księżyc. Ktoś, kto... Jest bardzo intelektualny, ale nie emocjonalny. Twoja dusza pragnie, drogi Baranku, żeby kreować coś nowego. Więc już jest podpowiedź tutaj: słuchaj, nie pchaj się w to stare, jeżeli to ktoś z przeszłości, kto już cię raz tym mieczem dźgnął, czyli słowami. Podlewaj to, czego pragniesz. Wiosna, lato, coś nowego, coś, co cię cieszy, coś, co cię raduje. Nie pchaj się w nonsens. Znowu. Chyba, że jeszcze lekcje i długi karmiczne nie zakończone. Jeszcze nie nauczone. Jeszcze nie pozbyliście się tego, nie uzdrowiliście te sprawy. Czy wiecie, jakie macie lekcje i długi karmiczne? Zapraszam na moją stronę. Jest możliwość zakupienia tego, wysyłam na filmiku. Niektórzy z Was, no gratuluję, może się pobieracie, zaręczacie, może wyjeżdżacie w podróż poślubną, piękny miesiąc na to wszystko. Może spotykacie kogoś, kto proponuje Wam podróż. Może wybieracie się na wakacje gdzieś, nad wodę, za wodę, przez wodę wszystko możliwe. I wszechświat wam dużo podpowiada. Dużo podpowiada. Nawet jest możliwe, że będziecie zainspirowani i pójdziecie za pasją, coś nowego. Nowe możliwości pracy, kariery, biznesu hobby, które teraz może obracacie w biznes. No ten pierwszy tydzień jest cudowny, więc korzystać, ale coś nowego i coś związanego z pasją. To nie jest nuda, bo czymś już jesteście przeciążeni, już, już dziękuję, już za dużo. Za dużo obowiązków, może to w pracy na przykład, jeszcze więcej, jeszcze więcej, dokładają bez końca i, i, i myślisz sobie, no nie, no, no to jest po prostu niemożliwe żeby sprostać tym wszystkim obowiązkom. Zaufaj, zaufaj, mówi Archanioł Michał. Archanioł Uriel pobłogosławił cię z cudownym eureka, więc możecie tego się spodziewać. Ja jestem także obecny, żeby oczyścić cię ze zmartwień, obaw, odciąć od tego wszystkiego, żeby można było zaufać swojej intuicji tej boskiej mocy, która chce ci podpowiadać, chce ci pomóc. Więc żeby nie dopuścić tego ego, ja się martwię, ja nic z tego nie będzie, bo to zaraz skakuje po tym pierwszym głosie intuicji. Tylko okej. Okay. I będziesz wiedzieć, co to jest. Może ktoś tylko z przeprosinami przyjść. Dla każdego będzie co innego. Zapraszam na czytania prywatne, jeżeli macie ochotę wiedzieć więcej. Moi kochani, pozdrawiam i ściskam, życzę cudownego czerwca i przechodzimy do kochanych byczków. Zobaczymy, co dla was, co dla was. Hmm, nowe możliwości, pięknie. No Mars, jak wejdzie w wasz znak, to pod wami trochę podpali. żeby działać, żeby zdobywać. Jeżeli byliście w jakimś tam grajdołku i nie do końca wiedzieliście. Hmm. Okej, okay. więc słuchaj swojej intuicji, bo na końcu powiem ci, czy masz rację, czy nie. Macie tutaj piękny, piękny test. Jak um, wyczuwacie? Obfitość, nowe możliwości, kasa, czyli nowe możliwości. Albo uczysz się czegoś nowego, zmieniasz pracę, karierę, biznes, albo poszerzasz, albo nawet inwestujesz, albo coś się wreszcie odpłaca i błogosławi cię fortuną, pieniędzmi, nowymi możliwościami, ale jakaś nowa droga. Wiecie, niektórzy z was może ruszą w drogę, niektórzy nawet się przeprowadzą i nowa praca. Co niektórzy może przez to, że otrzymujecie nową pracę albo kariera czy biznes tego wymaga. Ważna jest klarowność, a więc turkus, turkus, turkus nosić. W ogóle zauważyliście może, że jestem ubrana na błękitno, na niebiesko. I tak już miałam, jak tylko myślałam o czerwcu. Błękit to czakra gardła. Więc świetna na energię bliźniąt. Turkus jest ogromnie ważny, żeby widzieć klarownie. Bo będzie ci to potrzebne, to zmieni rzeczy. Piątka pomoże ci dojść do właściwych decyzji, ponieważ finanse i kariera, widzicie. Dla Was tutaj będzie ważne, czy jesteście w związku, czy nie. Ta niezależność finansowa ogromnie jest istotna. I teraz, kto to to jest? Taki negatywny, tak postrzegający pesymistycznie, że właśnie nawet woda leje się z obrazu. Czy to Wy, kochani? Czy macie kogoś takiego w swoim życiu? Kto właśnie, nic nie mogę, nic się dobrego nie dzieje, jestem przywiązany, a to sobie zwykły sznurek można w każdej chwili odwiązać, ale sprawy karmiczne, lekcje życiowe definitywnie tu stoi na książkach, a więc to są, niektórzy macie te lekcje i długi karmiczne do przerobienia. I zapytam tak, jak zapytałam Baranki, czy wiecie, jakie macie lekcje i długi karmiczne? No, jeżeli nie zapraszam na czytanie. No, bo jak można coś próbować rozwiązać, jak się nawet nie wie, co to jest. Lekcje i długi karmiczne wysyłam na filmiku oraz co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała z kartami duszy. Każdy to powinien mieć zaliczone. Jeżeli już ktoś to miał, może tylko już zrobić sobie same karty duszy. Dużo podpowiadają, bardzo ciekawe. No i właśnie. Słucham swojej, swojego serca i. To, co dla ciebie jest właściwie, idziesz w tę strony. Więc jeżeli ktoś taki ci się pojawia, bo to zaraz pod tym jest, narzeka tylko, nic się nie udaje. Nie zarabia, nie ma pieniędzy. E, pff, ostatnia osoba go szukała, itd, i te P, wszystko jest na nie. Jeżeli ci serce podpowiada, to nie dla ciebie, to w to nie wchodź, jednym słowem. Może się zdarzyć, że będziesz mieć osoby do współpracy. Więc znowu pieniądze. Trzy pentakli. Może. I nawet to może być ktoś spod znaku bliźniąt wagi czy wodnika. Może to być w czasie bliźniąt. Ale ja widzę, że to porada jest dla Ciebie, drogi byku. Szczególnie dla kobiet. Jak Widzisz, że to jest nie dla ciebie, nie wchodź w to. Powiedz prawdę, nie kombinuj, powiedz prawdę, jak jest. Wyjdziesz na tym najlepiej. Otoczysz się wówczas tylko ludźmi, którzy są na poziomie twojej duszy, integralności. Reszta ci niepotrzebna do szczęścia, dlatego ta. Umysłowa, klarowność taka ważna. I teraz, czy już wiesz o kim jest mowa? Czy tu wiesz o co chodzi? Uwaga, odpowiedź. Tak, masz rację. Dobrze myślisz. Posłuchałaś, posłuchałeś wewnętrznego głosu i robisz, podejmujesz właściwą decyzję. Idź do przodu. Więc mniej więcej. Albo wiecie teraz, albo przyjdzie czas i będziecie wiedzieć, do czego was nawołuje wasze serce. Po prostu będziecie wiedzieć. Ale finanse i kariera ważne, klarowność ważna, bo nowe możliwości zarabiania pieniędzy, kariera, biznes i tak dalej, już, już, już widzę w czerwcu. Gratulacje wszystkiego najlepszego, kochani. Pozdrawiam i przechodzimy do bliźniąt. A co dla Was, kochani, co dla Was? No, ja akurat mówiłam, to jest Wasz czas absolutnie Wasz czas jest specjalne czytanie dla Was na ten rok, do następnych urodzin i to, że jestem ubrana na niebiesko. A niebieski to czakra gardła. To jest właśnie komunikowanie się. Jak wygląda wasze komunikowanie? Jeżeli nie do końca tak, definitywnie, tylko mówię o czakrach: czakra gardła, niebieska. Tu wychodzi. Czy komunikujecie się właściwie? Czy dobrze przekazujecie właściwie wiadomości, informacje? Może trzeba trochę niektórym. Nad tym popracować może oczyścić się energetycznie. Zapraszam na moją stronę. Jest to możliwe. No więc, popatrz, co tutaj dla Was. Hmm. Ciekawy? Więc macie tutaj odpowiedź na miesiąc czerwiec, bądź jak ta królowa ziemska, byk, panna koziorożec. Mars wchodzi w znak byka 9 czerwca, kiedy Słońce dalej jest bliźnięta. Wenus dalej jest w bliźniętach. Jowisz oczywiście jest w A więc kasa, upiększanie, cieszenie się życiem, praktyczność, działanie i gracja. Ale ona jest praktyczna, konkretna, praktyczna. Ona myśli o pieniądzach, ona myśli o inwestycjach, nie tylko o tym, żeby komunikować się. No i teraz moc, prawda i połączenia, kontakty to wszystko jest, kiedy wszystkie czakry, wszystkich siedem czakr działa. Czyli jest przepływ energii. Jeżeli gdzieś na którymś poziomie jest blokada, nie przepływa. I wtedy nie wiemy, co robić, nie działa, nie możemy się komunikować, ciągle odczuwamy ból serca za czymś tam, nie możemy przestać palić papierosów, na przykład. Tak, wszystko to powiązane jest energetycznie właśnie tymi czakrami. Więc mówią, żeby zwrócić na to uwagę. Ja widzę, że niektórzy pragniecie kogoś właściwego. Przywoływaliście, medytowaliście, niektórzy, wizualizowaliście. No, i widzę, że taki mężczyzna albo nadszedł, albo nadchodzi, piątka, i szykują się zmiany. Kochający mężczyzna idzie z kwiatami, z drogi, a więc może to ktoś, kto przyjeżdża, może to ktoś, kto daleko mieszka od ciebie, może ktoś, kto planuje złożyć ci, Wizytę przyjedzie z drogi z kwiatami. Mm. A ty, drogi bliźniaku, bliźniaczko, masz zaufać temu momentowi, kiedy to się stanie. Dlaczego? Dlatego, że jedni z Was będą przewidywać najgorsze, spodziewać się najgorszego z powodu dawnych doświadczeń. Inni nie posłuchają intuicji, potem wpadną jak śliwka w kąpot. Więc kiedy się ten ktoś pojawi, posłuchaj swojej intuicji, żebyś potem po latach nie powiedziała, czy nie powiedział, że też ja nie posłuchałam tego pierwszego swojego uczucia. Przecież ja wiedziałam. Ale kwiaty były tak piękne. A on taki przystojny, a jak pięknie mówił, charyzmatyczna, uwodzicielski. No, właśnie. A ty masz tak. No. Prawda. Ja chcę prawdy, ja żądam prawdy. E, kocham piękny uśmiech. Te romantyczne kwiaty i słowa ale żądam prawdy. I ściemy nie chcę. Słyszę Cię widzieć. Więc to Wasza reakcja, kochani? Bo tu trzynastka, Archanioł Michał mówi, zapomniałaś, zapomniałeś, kim naprawdę jesteś. Jesteś boskim dzieckiem. Zabierz swoją moc, czyli bądź mocna, mocny. Komuś tę moc już oddałaś, oddałeś? Może temu komuś, To tak pięknie mówi? Przynosi cudownie. Odzyskać moc. Część z Was szuka kogoś takiego, albo powinna. Kogoś takiego, kto jest na Waszym poziomie rozwoju, Duchowego, to jest na poziomie duszy, a nie tylko kwiatów i pięknych, czułych słówek. No. Ok? Moje kochane bliźnięta, wszystkim najserdeczniejsze życzenia, oczywiście urodzinowe przesyłam. Niech Wam się dzieje jak najlepiej. I moim raczkom też wszystkiego najlepszego w czerwcu. Tym, którzy obchodzicie urodziny, niech Wam się dzieje tylko to, co najlepsze. I zobaczymy, co dla Was. Hmm. Okej, okay. energia główna na ten miesiąc, moje kochane raczki? Zmiany. Zmiany w czerwcu. Tu się może coś zacząć. Pewne rzeczy padają. a Ona myśli. Ale Raczek odczuwa. Pamiętajcie o tym. Błędy, melodramat i trzeba coś będzie zmienić. Mhm. Więc już wiecie. Piątka jest świetna na zmiany, więc może trzeba przyjrzeć się swojej sytuacji życiowej, bo ja widzę nową drogę, ale także i możliwa karma. Patrzcie, ta karma, ja patrzę, że w czerwcu dało sobie zna znać. I znowu lekcje długi karmiczny, co Twoja dusza chce, byś wiedział, widziała z kartami duszy, przeszłe życia, wędrówka duszy i tak dalej. Warto wiedzieć, nad czym pracować. Tu, kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel się pokaże. Tak właśnie z tymi czytaniami. Można siedzieć w grajdołku i nic kompletnie nie robi, czekać aż się samo coś stanie, a można po prostu podjąć akcję. Czerwiec jest świetnym miesiącem na naukę. Idealny. I tu wyraźnie. Nauka i nowa droga. Usemka, rok uniwersalny, numer 8, ten 2024. Pokonasz karmę, zdobędziesz sukces, a więc niektórym wyraźnie powiedziane: Ucz się czegoś nowego, ucz się na temat siebie. Rozwijaj się, zdobywaj wiedzę. Kiedy pozbędziesz się i uzdrowisz przeszłość, Twoje doświadczenia w miłości będą o wiele lepsze. Przebaczenie i nauka. Oczywiście z tym związana jest karma, może rodzinna, może w związka. Znowu, co wam powiem? Także szóstka, czerwiec, spokój wewnętrzny, rodzina, przyjaciele i doradcy duchowi. A więc to będzie ważne w tym miesiącu bardzo. Odzyskanie tego wewnętrznego spokoju, równowagi duchowej. Jak najbardziej, będziecie mieć własną energię już od 17, kiedy Wenus i Merkury wejdzie w znak raka. A więc macie więcej mocy, będziecie w swojej mocy. No i mamy tu króla powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ja widzę, że albo jesteście z kimś takim, macie kogoś takiego w swoim życiu, spotykacie kogoś takiego, ale w większości ja widzę, że to dotyczy was. Ponieważ wyraźnie piszę, ufam moim, mo mo moim możliwościom wykonanie strategicznych ruchów. Stoję z tym mieczem, chcę prawdy. Od siebie, słucha swojej wewnętrznej prawdy i prawdy żąda od innych. To będzie ważne, ponieważ wygląda na to, że trzeba podjąć jakieś ruchy, ruszyć na nową drogę, pewne sytuacje uzdrowić, bo macie koło fortuny. No, coś nowego się dzieje, odblokowuje się, ruszacie do przodu. Ale także uważać, żeby nie dać się wkręcić w karmę, w sytuacje karmiczne. Jeśli się dacie, znaczy, że pewne lekcje długi, niezakończone, więc jest ważne, żeby w ogóle wiedzieć, o czym ja mówię. Niektórzy będziecie wybierać się w drogę, planujecie podróż i akurat jest dziesiąta dziesię dziesięć, a więc początek z duszy powtórzony dwa razy. A to dziesiątka koło fortuny, trzecie. Więc wasze życie może się jakoś zmienić. No nie wszystkich, To do tych, których dotyczy. Wy idziecie niektórzy w nową stronę. Nowa praca, kariera, biznes, poszerzacie, rozszerzacie, zmieniacie miejsce zamieszkania. Um, Uczycie się czegoś nowego, uzdrawiacie, pozbycie się karmy, to już uzdrowienie tej karmy to jest nowa droga życia. No, zapraszam na czytanie różnego rodzaju, żeby sobie pomóc. I patrzcie, czwarta dziesiątka. Jesteś boskim dzieckiem i zasługujesz na to, żeby marzenia się spełniły. Absolutnie nie rezygnuj. I tyle motyli niebieskich, to bliźnięta, czas bliźniąt. No. I owisz wszedł w znak bliźniąt na rok czasu. I dziesiątka kolejna. Może literki A, M coś znacza dla Ciebie? Także to razem jest czternastka, może coś oznaczać. Także ja jestem. Kim jesteś? Jesteś boskim dzieckiem i zasługujesz na to, żeby twoje marzenia raczku się spełniły, więc absolutnie nie mów a chciałam, ale chciałem tego, pragnąłem, ale wyraźnie jest nowa droga pokazana. Nowa droga i coś, co się nie udaje. No czas coś wreszcie w życiu zmienić. Bardzo ciekawe macie, moje drogie raczki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin w tym miesiącu. Aby wasze marzenia wszystkie się spełniły w jak najcudowniejszy sposób. Moje drogie lwy. A co, kochani, u Was? Co u Was na ten miesiąc? Jak się lwom powodzi? Tylu mam znajomych, przyjaciół, lwów. Ale coś im nie bardzo idzie. Dlatego mam nadzieję, że u Was wszystko jest ok. Hmm, ok. Zwracaj uwagę na to, o czym myślisz, bo to do siebie przyciągasz. Lwy mają to do siebie, że naprawdę, przynajmniej te, które ja znam, finansowo jednym się powodzi lepiej, drugim gorzej. Są bardzo ambitni. Nie boją się, no, jeden się boi pracy. Wolałby nie pracować, ale są odważni. Proszę, wszystkie światła na mnie. Kiedy ja mówię o Lwie, to zawsze chciałabym powiedzieć: ja chcę się wypowiedzieć, ja chcę pokazać się, pokazać swoje dary i talenty. No i macie, że pieniądze mogą do Was przychodzić. Jeżeli pomagaliście innym, naprawdę solidnie pracowaliście, pieniądze mogą nadchodzić. Może prosisz o pożyczkę, może trzeba spłacić. Może robiłaś, robiłeś coś jesienią. Patrzcie, na te drzewa. I teraz dobre powraca dobre, z czego się ogromnie kochani cieszę. Oby tak było. Niektórzy z was chcą się wydostać stąd. Zaplątali się w coś. Takie Taki lwy też znam. Zaplątani albo w długi albo w problemy sercowe, biznesowe i za wszelką cenę chcą się wydostać. Tam daleko jest pełnia księżyca. Jeżeli dotyczy biznesów, interesów, to jeszcze może tak być, że właśnie ta pełnia księżyca w Koziorożcu w lipcu, druga pełnia księżyca w Koziorożcu w 29 stopniach, pomoże wam coś zakończyć, wydostać się. Ale co wy robicie w tym zakresie? Bo ja tu widzę desperację dla niektórych w tym miesiącu. Zasługujesz na prawdziwą miłość. Jesteś kochany, kochana. Ona słucha swoich uczuć, to ta woda, i strzela w dziesiątkę, w serce swoich marzeń. To, co dla niej naprawdę najważniejsze, najistotniejsze. Czyli zamiast i tu, i tu, i tu wiadomości, i tam taki nonsens czy inny, skoncentrować się na tym, co jest ważne. Dlatego, że wy, kochani, jesteście w cyklu piątym. Piątka to zmiana i transformacja. Proszę. Wy przechodzicie transformację. Wy jesteście w centrum. No. Transformacji, bo ten most się jeszcze tu nie kończy. Ona jest na tym moście, ona się uczy. To mogą być także lekcje i długi karmiczne. Zakończone? Bo widzę, że niektóre znaki mają to mocno powiedziane. Lekcje i długi karmiczne, przyszłe życia, wędrówka duszy, co Twoja dusza chce, byś wiedziała, widziała, z kartami duszy, Twoje najważniejsze wyzwania w życiu. To wszystko jest na mojej stronie do zakupienia, na filmikach wysyłam, zapraszam. Gdzie to jest przejście do nowej rzeczywistości nowej ziemi Wy jesteście o te jest słynne lwie serce Mam nadzieję że słuchacie tego serca Ja wiem, że jak lew czegoś bardzo chce to to się może wydarzyć bo wierzy w to że to się stanie ktoś kto ma moje webinarium czy był na spotkaniach ze mną w tych seminarach, które urządzałam po świecie jeżdżąc, to tam o tym mówię, jak to jest ważne, do zakupienia webinary na mojej stronie. Nauka inwestuje w swój rozw rozwój duchowy i transformacja. Idę do nowej ziemi, która oczywiście jest na tej ziemi, ale zupełnie inny wymiar, inne możliwości. Wszechświat przynosi mi wszystko, czego potrzebuję, cudowne, a więc może tak być, że niektórzy, słyszę, żenią się, wychodzą za mąż. Niektórzy zakładacie dom nowy z kimś. Niektórzy tworzycie coś trwałego sukcesem. Niektórzy potrzebujecie myśleć, szczególnie kiedy widzicie 11:11 11. skorygować myśli, zapytać siebie, czy ja myślę pozytywnie czy negatywnie, bo to do siebie przyciąga. Niektórzy z was mają pieniądze, ale odczuwają, że nie mają. Wieczny niedostatek. Niektórzy mają tyle, że mogą się podzielić, ale trzymają, nie wydadzą. To na rozwój siebie definitywnie potrzebne, żeby wydać pieniądze. Dla niektórych rzeczywiście jesteście bardzo praktyczni, albo potrzebujecie być bardziej praktyczni, konkretni, zdyscyplinowani. To jest znowu dla kogoś, ta wiadomość. Niektórzy siedzicie na pieniądzach. Hmm. No, to akurat znowu widzicie, Podejmujecie długie decyzje, te długie włosy, może nie wiecie, co macie z tymi pieniędzmi zrobić zainwestować, a jak zainwestować, to w co? I to też możliwe, ale dużo uczuć z tym związanych, bo to jest ta woda, wręcz kaskada. Wody uczuć, emocji. Może gdzie dom zakupić? Czy dom budować, czy zakupić? I jeżeli tak, to gdzie? <laughs> Więc to jest szeroka gama. I 31 Archanioł Michał podpowiada. Twoje myśli kreują twoją rzeczywistość. Miej wiarę. I koncentruj się. Na tym, co chcesz osiągnąć na końcu. No właśnie. Czy chcesz być tu, czy już chcesz być po drugiej stronie? No nie nie, nie znaczy, że nie żywy, czy nie żywa. Tylko być po, po tej przepięknej stronie, gdzie nie ma wojen. zupełnie nowa rzeczywistość. Nic nie tyka. Ludzie są szczęśliwi, zdrowi i spełnieni. Bardzo proste. <laughs> Bardzo proste. Moje kochane panny. No, ja muszę tutaj dojść do tej fajnej panny, którą ja lubię. A że mam tyle różnych możliwości, więc zawsze trochę czasu zajmuję. Zanim dotrę. Ale mam. Moje kochane panie. Mhm. Yeah. yeah, right. O, ja lubię dobre. Dobre wiadomości. Mam nadzieję, że będę do końca do... dobrej. Tylko to powiedziałam. Okej. Są wyjściaż dwie. No więc, kochani, dla Was bardziej ostrzeżenie niż cokolwiek innego, dotyczy relacji. Patrzę, że w czerwcu, jak wstępu wysłuchacie, to ja trochę o tym mówię. Macie możliwość albo zaprezentowania kielicha miłości komuś, a więcej odczuwam, że ktoś może Wam zaprezentować. I z lewej strony od razu kręci mnie w nosie. Miłość. Wy możecie się zakochać. Może ktoś mam zaproponować związek, spotkanie, randkę. Wasza intuicja się pogłębia. Jesteście bardziej emocjonalni w czerwcu. Żeby mieć klarowność umysłową, noście turkus, turkusowe poduszeczki turkusowej obrazek coś turkusowego sami możecie namalować ponieważ będzie wam ta klarowność potrzebna rzeczy się zmieniają to jest piątka bo w grę wchodzi relacja związek gdzie jest dużo chemii oj tak a że czerwiec to taki miesiąc motylków więc mięte możecie czuć tu i ówdzie. Mm -hmm. Teraz uważajcie. Dwie ósemki po kolei. Na końcu osiemnastka. Karma czy sukces? Albo to wy jesteście, albo z kimś takim macie do czynienia. Ja czuję, że jeżeli jesteście mężczyzną, to możecie być wy. Jeżeli jesteście kobietą, to może być ten ktoś. Utknął. Mimo że jest taka piękna tęcza, no czerwiec jest miesiącem LGBT, więc tu też tęcza. Dla kogoś może to coś oznaczać. Ale on utknął i na co patrzy? Myślicie, że on patrzy na tęcze, na to co piękne? Nie, patrzy w to błoto. Co on teraz z tym wszystkim zrobi? Więc to jest stack energy, to jest utknięcie właśnie w tym błocie, w tej sytuacji swojej. I nie wiadomo, jak z tego wyjść. Jest osiem pentakli. Są pieniądze, które tutaj oznaczają: rób to, co kochasz przyłóż wagę do detali. Mars w byku no, może pomóc także i Pannom, bo tu rzuci właśnie w tę stronę energię. Zwracaj uwagę na detale, na szczegóły. Ucz się solidności, nie na omyklach, nie po. Chociaż nie widzę tego u Panny, ale to jest to, co słyszę. Więc czy chodzi o pracę czy o zdrowie? Nawet, przyłóż uwagę do szczegółów detali. Umysłowa klarowność. Jak spędzasz dzień? Jak dbasz o siebie? Jak się odżywiasz? Z kim przebywasz, z kim się odżywiasz. Bo to wszystko jest energia, która w jakiś sposób ma tu znaczenie. Mało tego na koniec chciały wyjść obie. Koło fortuny. Odblokowanie. Jednocześnie mamy dziewiątkę mieczy. Tu jest ta syrenka, co tak nawołuje, nawołuje. Ta zatyka uszy, nie chce absolutnie tego słyszeć. Więc czegoś być może już nie chcesz usłyszeć. I żeby coś się odblokowało, żeby ruszyło do przodu, żeby nie dać się wkręcić. Ja to czuję, że sprawa karmiczna. Może to być związek karmiczny, gdzie jest bardzo dużo chemii. Ale jesteś z niewłaściwą osobą i ty tego nie widzisz, nie rozumiesz, dlaczego ci nie idzie. Już czegoś nie dasz rady słyszeć. Już masz dosyć gadki, słuchania. A tutaj jest potrzeba odblokowania, ruszenia do przodu, pokonania tego wszystkiego. Podróż. Kupno nowego samochodu. Szczęście. boom, Ja ruszam. Już dosyć tego. A Archanił Michał, osiemnastka, mówi. Ta sytuacja już ci dłużej nie służy. Pozwól mi odciąć się energetycznie to energetyczne połączenie z przeszłością, żeby iść do przyszłości. A więc niektórzy z Was siedzą w tym, co kiedyś było. I nawet jeżeli coś cudownego pojawia się w czerwcu, to Wy dalej się upieracie przy przeszłości, ale to jest i karma. Słuchajcie. Te czytania, o których ja mówię, wszystkim prawie znakom. Widać, że to będzie naprawdę ważne. Zapraszam na moją stronę wszystko, co dotyczy karmy, najważniejszych wyzwań w życiu, no, tego wszystkiego, co tam prezentuję. Warto zajrzeć i na to popatrzeć. Co ja na to mogę, więcej poradzić. Czytania, czytania także polecam gorąco. Zachęcam. Składam najserdeczniejsze życzenia na czerwiec, kochani, cudowne wiosny i lata. Przechodzimy do wagi. Jak się macie, kochani? Jak tam idzie? Co się dzieje w waszym życiu dobrego? Popatrzmy, popatrzmy. Niektórzy tracicie cierpliwość, co? Tak, chcę. Wys wyskakuje, ok. Jak wyskakuje, to wyskakuje. Ja też wyskakuje. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Też na końcu, czy macie rację? Słuchajcie intuicji. Ja wiem, wy kochane wagi, macie super intuicję, but boy, oh boy. Myślicie, myślicie, myślicie. Okej. Okay. W grę mogą wchodzić w tym miesiącu pieniądze. Inwestycje, zarobki, czy coś się opłaca, czy warto dalej w to inwestować, czy może warto pracować, czy robić to, co robici, robiliście do tej pory. No i to jest ta siódemka Pentakli, czyli to ciasto w innych kartach, które rośnie, i jeżeli zrobimy coś za wcześnie, to będzie zakalec. W siódmym miesiącu ciąży. No, jeszcze dwa miesiące do donoszenia. Tu nic nie przyspieszy. Tak samo i Wy potrzebujecie w tym miesiącu cierpliwości. Ja czuję, że w lipcu, co niektórym z Was, coś się wreszcie wynagrodzi. Lipiec, sierpień. Ale jest nadzieja, optymizm i nowe początki. Dwudziestka, dwójka, wybór, zero, dusza. A więc Archanią Fenio mówi: Nie trać nadziei. Nie bądź pesymistą, pesymistką. Kieruj się optymizmem. I idź w stronę nowych początków. Nie sieć w przeszłości. Niektórzy z Was spotykają nową miłość, romans życia albo myślą o tym. Kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel się pojawi. Więc. Może macie nowego nauczyciela duchowego, może i uczycie się czegoś dalej, rozwijacie się, pogłębiacie wiedzę i boją, oh bo jaki to jest cudowny miesiąc na to. Przyjdzie nawet łatwiej. Nauczycie się, nowe życie się otwiera. Otoczyć się ludźmi, którzy są na poziomie, tego, czego ty pragniesz. Nawet nie gdzie jesteś, tylko czego pragniesz. A więc chcesz się uczyć, rozwijać. Więc nie będziesz wśród tych, którzy są przeciwko temu i powiedzą, no stuknij się w głowę, masz 50-60 lat, gdzie ty pójdziesz się czegoś nowego uczyć. To już po wszystkim. Hmm. No właśnie nie. Ja ufam swoim możliwościom, żeby podjąć właściwą, strategiczną decyzję. To jest król, właśnie bliźnięta waga, wodnik. Kieruje się prawdą, prawdą serca, prawdą swojego serca. Mówi prawdę i żąda prawdy. Także jeśli chodzi o tę prawdziwą miłość. Nie chcę się już zagonić w żaden kąt, ale patrzcie, że ta miłość i to coś nowego, słuchajcie, dla was. Nowego czy od nowa słyszę. No to już od was zależy, co wy na to... Y to tylko prywatne czytanie. Ale są możliwości nowej miłości, odnowy, nauki czegoś nowego, rozwoju, jak najbardziej, nawet nowego domu. Niektórzy z Was będziecie się przeprowadzać. I to do fajniejszego domu. Archaniu Michał mówi tak, masz rację. Posłuchałaś, czy posłuchałeś swojego wewnętrznego głosu. I podejmujesz właściwą decyzję. Idź do przodu. A więc sami widzicie. Może zaczniecie wreszcie słuchać tej swojej intuicji, tego wewnętrznego głosu i podejmujecie właściwe dla siebie decyzje. Gratuluję. Wszystkiego najlepszego, moje kochane wagi. I idziemy do skorpionków. Witam wszystkie skorpionki serdecznie. Od razu koło fortuny, dziesiątka, początek z duszy. To to rozumiem? To to rozumiem, kochani. Rozwijacie się duchowo. Sprawdzacie swoje dary i talenty. Chcecie iść w tą stronę. Gratuluję. O. I to ile tych kart wypadło? Be no dobra, wezmę wszystkie. Hmm. OK. okej. Stąd wezmę jakąś ze środka. Stąd wezmę ze środka. Wow. <laughs> wow! Skorpionki. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, mówi Archanioł Michał. Co jest ciekawe, to macie aż dwa razy koło fortuny. Z dwóch różnych talii anielskich kart. Fortuna kołem się toczy. Nie mieliście do tej pory, będziecie mieli, mieliście dużo pieniędzy, uważajcie, żeby ciągle je mieć. To dla kogoś jednego. Ale dla większości z Was widzę, wreszcie się coś odblokowało. I to być może na początku i na końcu miesiąca. To może być w innych dziedzinach, ale wreszcie czujecie, że ten zastój, który był do tej pory, boom, biam, do przodu, progres, zmiany. Sobie. Zmiany, kochani, kochani, Was czekają. Niektórzy wybieracie się w podróż, niektórzy zmieniacie miejsce zamieszkania, albo kupujecie drugi dom, czy drugie mieszkanie, drugi apartament, drugi flat, w zależności od tego, gdzie jesteście. W niektórym życie się zmienia. To być może całkowicie. Okej. Okay. No i właśnie niektórzy, albo zaczyna się, zaczynacie się uczyć tego, do czego czujecie, mać to wasze hobby. Zawsze lubiliście malować, czy grać itd. i tak dalej. Teraz profesjonalnie otwieracie biznes w tym kierunku. Kochaliście samą myśl o tym, że będziecie grać na jakimś instrumencie, rysować, malować, podróżować. I robić blogging, vlogging i tak dalej, bardzo możliwe, że to zaczynacie robić. Także niektórzy zmieniacie w ogóle pracę, karierę biznes. I w związku z tym może będzie przeprowadzka. Niektórzy z Was żenią się, wychodzą za mąż. Gratuluję. Niektórzy z Was Zaczynają mieć wątpliwości co do tego małżeństwa. Bo macie może do czynienia z kimś, kto wiecznie narzeka. Nie mam, nie mam, nie mam, nie powodzi mi się, a złoto aż się wylewa. Tyle złotych monet. Wiecznie nic nie ma. Biedacze. No, i to trzeba zmienić oczywiście, bo masz przede wszystkim, nawet jeżeli nie masz prawdziwych pieniędzy, no może jest kryptowaluta, ale bo to dla mnie nieprawdziwy pieniądz. Prawdziwy to ten, który biorę do ręki, natomiast kryptowaluta, która jest w erze wodnika. No. No, Niestety, ale taka prawda, idziemy w tę stronę. Może dlatego nie ma tego w ręku. Ktoś czegoś nie czuje. Albo za mało, za mało. Albo nie przyrasta w tym tempie, co potrzeba. Rodzina jest ważna. Rodzina, kochani, jest ważna. Dzieciaczki. Ktoś może nawet ma troje dzieci. Dzieciaczki, a czwarte może się urodzić. Możecie teraz dowiedzieć się, że żona w ciąży. Albo ty jesteś w ciąży. Albo coś się rodzi. I... Podróż. No, kochani, będziecie podróżować, wybieracie się gdzieś podróż, bo jest podróż i koło fortuny dwa razy. Więc część z was wybiera się na wakacje, część z was przeprowadza się, część z was w biznesie gdzieś leci albo jedzie. Część związana z właśnie tą sytuacją w małżeństwie. Tu znowu mnóstwo możliwości. Najciekawsze to jest właśnie te dwa koła fortuny. A na koniec Archanioł Michał 33 manifestowanie Bądź cierpliwa, cierpliwy i miej wiarę, że twoi aniołowie mają tę sytuację pod kontrolą. Co wyjdzie z tego jest o wiele lepsze niż sobie możesz marzyć, wyobrażać. Więc cokolwiek się tutaj dzieje. Praca, kariera, biznes, małżeństwo, związki Dzieci. Podróż, która też może dużo zmienić. I ja uzdrowię siebie. Niemal, że zapomniałam o tym. Dlaczego? Bo to oznacza ludzi, którzy nie zawsze są po Twojej stronie. Oni mówią, że są oni definitywnie są. No. I od nich trzeba się odciąć. Ja czuję, że niektórzy właśnie wyjeżdżacie, zmieniacie swoje życie. Już wiecie, już rozumiecie. I szczęście jest po waszej stronie. Oj. Skorpionki, skorpionki tu sporo się może dziać u was. Mm. W tym czerwcu. Może rozlać się na później, bo to nie jest zawsze tak, że jest tylko w tym miesiącu, ale gdzieś te zmiany się szykują, kochani. Szykują się zmiany. I wracamy teraz do. Idziemy do strzelca. Moje kochane strzelce. A co dla Was, kochani? A co dla was? Słońca, sędy, księżyc? Jak jesteście na kaspie, definitywnie słuchać dwóch znaków, co dla moich kochanych strzelców, <laughs> oj. Oj, wszystko chce lecieć naraz. Dużo wiadomości, dużo się może dziać w Waszym życiu. Dużo chce tu wyjść. Wow, wow! No więc aż popatrzymy, o co tutaj chodzi. Zaufaj Boskiemu przeznaczeniu. No widzicie, czyli macie do czynienia z przeznaczeniem w tym miesiącu. Niektórzy z Was pokazują swoje dary talenty, niektórzy pokazywali, i teraz może na wystawę jedziecie. Jakaś galeria, pokazujecie książkę, pokazujecie obraz, pokazujecie swoje dary, talenty, albo jesteście wręcz rozpoznani, publiczni. Inni chcecie współpracować z tymi, którzy właśnie rezonują z wami, z waszym darem i talentem. Zatkio, wejście jeden. Mówi, zaakceptować siebie, współczucie i przebaczenie. No więc, albo trzeba komuś przebaczyć, albo sobie za coś. Bardzo ważne. No więc, tu w grę wchodzić może karma, tyle innym znakom. Ale gdzieś trzeba coś zakończyć, uzdrowić. Niektórzy otrzymujecie wreszcie papiery rozwodowe, jakąś nowinę. W jakiś list, jakąś informację. Czas bliźniąc jak najbardziej. I czas się wreszcie oczyścić. Tu jest także pełnia księżyca. Pełnia księżyca będzie 21 w Nowym Jorku, 22 w Polsce. A więc gdzieś koło tego czasu możecie coś otrzymać, ważną informację. Czas się uwolnić od eksów. Dziękuję, do widzenia. Oczyścić energię. I sukces, szczęście. Niektórzy z was będą bardzo szczęśliwi, od czego się uwolnią. Przebaczyć koniecznie, żeby nie wiem co. Przebaczyć. Nie trzymać zadry w sercu. Robicie tylko sobie na złość tego, kogoś obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Czy go nienawidzicie, czy ją, czy nie. Sobie nie robić krzywdy. A więc ta świadomość ósemki to jest rok uniwersalny numer 8. Karma czy sukces? Definitywnie chcesz być po stronie sukcesu, i tu wreszcie jest sukces. Więc część z Was naprawdę się uwalnia. To piękne lato. Bam! Gratuluję. I zasługujecie na, finansową, na finansowe bezpieczeństwo. Czyli o tym będziecie myśleć bardzo dobrze. Praca, kariera, biznes, zarobki, finansowa niezależność. I wszechświat przynosi Wam wszystko to, co Was będzie cieszyć. A więc jest jakieś uwolnienie. Uwolnienie. I kiedy uwolnicie się ze Starego, patrzcie, nadchodzi miłość. Wiecie, wiecie jak ja to widzę, bo tu jest także zaufaj przeznaczeniu. Uwalniacie się, do, dla kogo to czytanie jest. Od tego, co było karmiczne. Od tego, co Wam nie służyło. Dla większości jest to związek. Ale może być i wszystko inne: praca, kariera, biznes wszystko. Rodzina, praca. Uwolniliście się od czegoś. Oczyściliście się. Wreszcie, nawet legalnie, wszystko jest rozwiązane cudownie. Cieszycie się życiem. Odżyliście. Dbacie o to, żeby być niezależni finansowo. I patrzcie, przynosi miłość, która zakończy się małżeństwem. Dla części z was. Także zawsze 11.11 .11. sprawdzajcie o czym myślicie, aby nie było negatywności. A co mówi Archanioł? Michał 34. To doświadczenie ma boskie znaczenie. Uzdrowienie nadejdzie. Wiedz, że jesteś na drodze rozwoju, duchowego oczywiście. A więc rzeczy się rozwiązują, sytuacja zacznie się uzdrawiać, sukces, czego życzę Wam, kochani, z całego serca. Róbcie, co kochacie robić, do czego czujecie pasję. Bo w ten sposób spełniacie swoje przeznaczenie. Buziaczki, uściski cudownego Czerwca i przechodzimy do koziorożców. Podjąć decyzję, tak?

Znowu słuchajcie swojej intuicji. Będę mówić, co to jest i co będzie Wam odpowiadać. Moje drogie koziorożce, Wy jesteście znakiem ziemskim, ambitnym i Wy macie pełnię księżyca w swoim znaku, w jednym stopniu, początek. Ale nów Księżyca w Koziorożcu był 11 stycznia tego roku, więc było 1, 1, 1 początek. To może teraz przypomnijcie sobie wtedy, czy coś się zaczęło, bo to może nawiązywać właśnie do tego teraz, do tej sytuacji. W przyszłym miesiącu będziecie mieć kolejną pełnię Księżyca w swoim znaku, tyle, że w 29 stopniach, zakończenia, wycięte z życia. Więc, co to dla ciebie znaczy, to już ci powinno coś podpowiedzieć. Rzeczy dla was będą się działy. Będą się działy. Coś będzie z życia wycięte. I teraz tak. Niektórzy z was, bo to jest ta energia na miesiąc czerwiec, będziecie mieć wybór. Będziecie postawieni przed wyborem iść jedną drogą czy drugą. I myślicie dużo. Zobaczcie, jest zima. Te uczucia są zamarznięte. W lewo, w prawo. Taką decyzję podjąć? Czy inną, tę drogę wybrać, czy tamtą? Więc tu jest konfuzja. I być może opóźnianie podjęcia decyzji. Tymczasem Aniu Stróż odpowiada. Jeżeli będziecie słuchać swojej intuicji, będziecie wiedzieć, co robić. Twoje serce ma śpiewać. Masz czuć pasję, niech ci to podpowie. Przeznaczenie jest w tym, do czego czujesz pasję. Ale teraz. Albo to jesteś ty, albo masz do czynienia z kimś tak postrzegającym pesymistycznie, negatywnie, że nawet z obraza leje się woda. Nawet z obrazu leje się woda. Czuję się przywiązany, chociaż w każdej chwili z tego sznurka może się odwiązać. Ale tu są lekcje karmiczne, długi karmiczne być może. Więc znowu czytanie jak dla wielu znaków. Lekcje długi karmiczne na filmiku wysyłam: co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała z kartami duszy, Twoje najważniejsze wyzwania w życiu, przeszłe życie, wędrówka duszy. Tak. Jestem gotowy, gotowa uczyć się i kochać. The higher friend, czyli uczyć się czegoś nowego. A metys tutaj jest. I. To jest wiedza duchowa. Uczyć się więcej na temat siebie, poszerzać wiedzę duchową. Hmm. Król wodny, raczek rybka, skorpionek i nawet mamy ofertę, więc możecie mieć jakąś ofertę, kochane, no i panowie też. Ktoś może powiedzieć. Jestem zainteresowana, zainteresowany tobą. Przyglądałam, przyglądałem się tobie. Powiedzieć, że kocha. Wszystko to możliwe. I być może do tego wszystkiego dochodzi, ok, co ja mam robić? No to już prywatne czytanie. Ale, którymś z kolei jesteście znakiem, który mówi, że posłuchałaś, posłuchałeś swojego wewnętrznego głosu, i podjąłeś, podjęłaś właściwą decyzję. Idź do przodu. Masz rację. Dobrze ci podpowiada intuicja. Więc jeżeli jej posłuchacie, dobrze na tym wyjdziecie. Będziecie gdzieś tam wiedzieć w środku. Wiecie? My wszyscy wiemy gdzieś tam w środku. Problem jest z zaufaniem temu. Moje kochane koziorożce życzę wam cudownego czerwca. I przechodzimy do znaku wodnika. Hmm. Tak, jak skorpionek, od razu koło fortuny, ok? Czyli rzeczy będą się zmieniać dla Was, kochani? Będą się zmieniać. Mhm, mm definitywnie. Wy idziecie w stronę przeznaczenia, spełniania swojej misji życiowej. Bardzo się cieszę. O! Z tym się cieszę. Bo ja... Twój poziom wibracji się podnosi, więc może właśnie dlatego rzeczy się dzieją. Twoja świadomość się podnosi, wibracja się podnosi, zaczynasz postrzegać odrobiny inaczej. Szczęście, progres i zmiany, ale z duszy. Początek, jedynka, zero z duszy, a więc rzeczy nabierają tempa. Coś się wreszcie odblokowuje, coś zaczynasz rozumieć. Bardziej wyższy stopień świadomości. Dla niektórych podróż, dla niektórych przeprowadzka, dla niektórych nowy samochód. Dla niektórych wreszcie czujecie, że rusza coś do przodu. Twoja wyższa, świ wyższa świadomość, wyższe ja, intuicja rozwijajcie się w tym kierunku. Definitywnie. Uczcie się na temat siebie. Polecam czytania i webinary moje. Bardzo ci to pomoże. Jeżeli kochasz, to okaż. Pokaż. Powiedz. Zrób coś. Bo niektórzy widzę, że kochacie, ale nic nie robicie z tym. Tak siedzicie. No ale wreszcie może coś ruszy do przodu i pokażecie. Dla niektórych widzę kochanego mężczyznę, kochającego piątka i ten mężczyzna może wprowadzić... Zmiany w waszym życiu pojawia się z kwiatami, z drogi, więc może mieszka gdzieś dalej od was, może przyjeżdża na wakacje czy na spotkania, biznes i tak dalej, a może do rodziny spotykacie tę osobę, a może poprzez internet, to też możliwe. I jest tutaj wodnik, to jest gwiazda przeznaczenia, możliwe uzdrowienie w tym miesiącu dokonanie wyboru takiego że właśnie poczujecie się lepiej ktoś tam zadał mi pytanie czy jest możliwe uzdrowienie w ciągu jednego dnia bo to było na każdy dzień tygodnia wszystko jest możliwe wszystko jest możliwe jeśli ktoś w to nie wierzy no to na pewno się jemu to nie sprawdzi ale możecie przesunąć góry macie moc tylko właśnie jest to związane ze słuchaniem intuicji, z tym podwyższaną, tą podwyższaną wibracją i poziomem świadomości. Patrzcie, że co dla niektórych z was będzie jeszcze co innego. Tak jakby drugie czytanie obok. Bo wasza wibracja rośnie, mówi Archanioł Michał. To jest czas wspaniałego rozwoju duchowego dla ciebie. Rozwijasz się. I jesteś na wyższej energetycznej frekwencji. No, wyraźnie pisze jak byk. To jest to potwierdzenie tego, co powiedziałam. A jest obok sytuacji. Macie pomysł na pieniądze. Chcecie być niezależni finansowo. A tutaj jest dziesiątka mieczy w plecy. Krew się leje. To jest koniec. Już zostało powiedziane, wypowiedziane i nie ma odwrotu. I następuje odejście. On jest na tak niskiej wibracji. Wiecie, ja, ja. to może być alkoholik, narkoman, oszust, narcysta, psychopata, socjopata. Może być. Może być po prostu ktoś, kogo nie obchodzą jakieś tam wibracje. Co o tym te Grace mówi. Jakie wibracje? Jakie wymiary? Jaki wyższy ja, poziom świadomości? Mm. Daj mi chleba i kardopie. Tu schabowy. Chleb, kiełbasa, dziękuję, do widzenia. W ogóle mnie to nie interesuje. A może to być naukowiec? Mm. No. buduje rakiety. Ale tylko dlatego, że taki jest wykres, takie są plany. Proszę to połączyć część z tamtą i koniec. Nic innego nie ma. Rozumiecie? Ona słucha swoich uczuć, jest pełnia księżyca. To jest 21 w Nowym Jorku, 22 w Polsce. Ale to może być... Cała czuję druga połowa czerwca, do sierpnia, końca sierpnia. Odchodzi. Słowo się rzekło, i od tego odwrotu nie ma. Ciekawa jestem, co ma to wspólnego z pieniędzmi, z pomysłem na pieniądze. Napiszcie mi w komentarzu. To sama jestem ciekawa. Ale ty masz iść w stronę rozwoju duchowego, słuchanie swojej intuicji, naukę na ten temat. Wszystkie moje webinary i czytania są właśnie, żeby podwyższać swoją świadomość. Żeby rozumieć lepiej, rozumieć wielowymiarowość. I t.d. i t.p. aż zmęczona jestem mówić już o tym. <laughs> Więc zapraszam na moją stronę, zapraszam, by zostać patronem, uczyć się więcej, zdobywać, być na wyższym poziomie. I teraz mam problem, którą rybkę wybrać. Ale wodnikom życzę Wam, kochani, naprawdę cudownego, cudownego czerwca. Rybki, rybeczki, rybyczą. A. Dlaczego nie być innymi? No, zobaczmy. Co dla rybek? Patrzcie, też koło fortuny. Skorpion, wodnik. I rybka, jeżeli jesteś wodnikiem i rybko na Kaspie, na granicy, tym bardziej ważne. Podróż się szykuje, nowy samochód, wyjazd, zmiany, szczęście, wreszcie się odblokowuje moim kochanym rybkom. Dziesiątka obok dziesiątki. Definitywnie zmiany, coś nowego. Jesteś na dobrej drodze. Ta rybko. To to jest ważne. Tak, tu jest ręka boska. Okej, okay, więc mamy dwie dziesiątki. Patrzcie. Mamy trzy. Co ja mówię. <laughs> więc może po kolei. A trzy definitywnie katalizator. Rzeczy się zmieniają na poziomie duszy. Więc mamy znowu koło fortuny. Koło fortuna kołem się toczy. Jeżeli do tej pory był brak pieniędzy, nie działo się za dobrze finansowo, teraz się zmieni na lepsze. Jeżeli było dużo, dużo, wszystko się działo, uważaj, żeby nie stracić. Ale także możliwość nowego samochodu, podróży, szczęścia, wreszcie, wreszcie zmiana na lepsze. Gratuluję, kochane rybki. Archaniu Raziel. Mądrość, inspiracja, rekord akaszy, a więc robienie tego, do czego zostałaś przeznaczona, przeznaczona, po co się rybki w ogóle narodziły. Najbardziej duchowy znak, zakończenie karmy, to jest właśnie ostatni znak Zodiaku. Ta mądrość, to zakończenie, zakończy się ten rekord akaszy, karma. Zaczną się niesamowicie cudowne możliwości. Więc druga dziesiątka początek z duszy. Na poziomie duszy. Uzależnienia są problemem w związkach. Więc jeżeli to wy jesteście uzależnieni od czegoś, to mogą być papierosy, to może być za dużo słodkiego, to może obiadanie się, to może alkohol, to może to, to może tamto. Zwróćcie na to uwagę i odetnijcie się od tego. Uzdrówcie to. To absolutnie przeszkadza w rozwoju duchowym. Ale możecie też, i tu czuję najbardziej, mieć do czynienia z kimś, kto jest uzależniony od czegoś. A więc wy na tej wysokiej wibracji, tu jest ten ktoś uzależniony, kto wibracyjnie nie. Pasuje do Was koniec. Kropka. Ponieważ to jesteście Wy, to jest tu, gdzie macie być. Działać od serca, Twoja wyższa ja. Czy jesteś mężczyzna, czy kobietą? Ja to czuję, że kobiety możecie mieć do czynienia z kimś uzależnionym. Od Czegoś lub kogoś. Ale ręka boska, ametyzm, to jest zresztą Was szczęśliwy kolor, moje rybki. Jestem gotowy, gotowa mi kochać i uczyć się. Świetny czas na naukę, czerwiec. Cudowny czas, a że Jowisz w bliźniętach będzie na rok, przecież już jest. To będzie cały rok świetny do nauki. Więc uczyć się uczyć na swój temat, podnosić wibracje. Coś się zakończyć musi w czerwcu. Dziesięć mieczy. Wodnik też to wie. Coś się musi zakończyć. Ostatecznie. Może paść takie słowo, które zakończy wszystko. Nie ma powrotu. Tu nie ma powrotu. To jest koniec. Bia. Więc może te uzależnienia to też mają coś. Usłyszycie od tej osoby uzależnionej? Jak to mówią czasami, że popijanemu powie prawdę. No i coś takiego powie, że już potem powrotu nie ma. Król wodny. Rybka, raczek, skorpionek. Więc jeżeli jesteś mężczyzną, to jesteś ty. To jest osoba, która można, u, można ufać. To jest osoba, Współczująca, empatyczna, może ci ofiarować kielich miłości. Jeżeli jesteś kobietą, może ci taka osoba ofiarować kielich miłości. No, jeżeli jesteś mężczyzną, który lubi mężczyzn, więc to może być też dla ciebie. Ktoś ma dla ciebie, czy to ty masz dla kogoś kielich miłości? Uczucia. No ale uważajcie, bo gdzieś jest jedna osoba raczek, rybka, skorpionek że to jest uzależniona osoba. Więc to znowu to nieprywatne czytanie. Więc nie można tu powiedzieć nic. Ktoś może chcieć wrócić do Was. Kto powiedział coś, zakończyliście z tą osobą z powodu tego, co było powiedziane teraz ten ktoś chce wam ofiarować kielich miłości a archanioł Michał na to mówi 29 nie panikuj nie jesteś na niewłaściwej drodze tylko masz trochę trudniejszy start czyli początek ucz się ze swoich doświadczeń i do przodu Rób, co masz robić. Rób, co masz robić. Mogą się różne rzeczy dziać w czerwcu. Trzymaj się początku. Jest aż trzy razy. Dziesięć. Dziesięć, dziesięć, dziesięć. Początek z duszy. Zakończenia i początki. Zmiany. Definitywnie zmiany w czerwcu da Rybek, w tym dla mnie. Zmiany, zmiany, zmiany. Może tak być, że w ogóle jeszcze to, tego nie przeczuwasz, nie rozumiesz, co to może być, i nagle, to jest to koło fortuny, nagle się odblokowuje, coś nowego się pokazuje, przechodzi nowa informacja, propozycja, nowa praca, kariera, biznes, nowe możliwości zamieszkania gdzieś, podróży ważnej. I to może być związane właśnie z rekordem Akaszy, czyli z przeznaczeniem. Ręka Boska prowadzi. Jedni się uczą, drudzy może nauczacie. Słuchajcie swojej wyższej świadomości. Sny, znaki, przeczucia, wizji. No kochanie. Jak wy nie słuchacie, no to ja nie wiem, kto ma słuchać. Wy wiecie, wy rozumiecie. Moje kochane rybki, życzę absolutnie cudownego czerwca. Zapraszam na moją stronę. Zapraszam na patrona. Przesyłam moc miłości, moc uścisku. Dziękuję, że jesteście. Kocham Was bardzo. I do kolejnego razu. Pa.